Wiesz co, rozmawialiśmy przed chwilą z Jackiem Kurskim, bo nie było Stinga finalnie na gali. Kinga Rusin i wiele innych osób, mediów, kultury apelowało, żeby nie przyjeżdżał, że telewizja polska jest upolityczniona, no i Sting nie przyjechał. Myślisz, że to miało rzeczywiście wpływ, ten apel ludzi kultury, mediów na tę decyzję? Nie wiem, nie będę się wypowiadać na ten temat. Jest mi trudno tutaj mieć jakąkolwiek opinię, natomiast myślę, że wszyscy teraz powinniśmy być razem, nie powinniśmy być podzieleni. I w niedzielę prowadziłam wielki maraton charytatywny, który był na żywo w telewizji, był organizowany przez naszą telewizję, również z ukraińską telewizją. Save Ukraine, hashtag Stop War. Mówiłam nawet, pamiętam, że powiedziałam, że zebraliśmy ponad 1 000 000 euro właśnie w trakcie tego koncertu. Wszystkie środki zostały przekazane na pomoc Ukrainie, bezpośrednio poszły do rządu ukraińskiego i na tej gali było specjalne nagranie Stinga jako osoby, która wspiera właśnie Ukrainę. Specjalnie nagrał i była emitowana w TVP, za co, nie wiem, myślę, że każdy, kto się pokazał na tej gali, a były to naprawdę wielkie osobowości, nie tylko ze sceny muzycznej, ale również ze świata polityki, sportu. Prezydent Zełenski nagrał specjalne również przemówienie właśnie na tę galę. Czyli myślisz, że to nie jest afront do TVP, że dzisiaj tutaj Stinga nie ma? To trzeba by było zapytać Stinga. To już trzeba by było zapytać. Spróbujemy. Spróbujcie. Ale też prezes Kurski powiedział, że nikt nie bierze chyba już Kingi Rusin na poważnie. Czy ty byś się zgodziła z tymi słowami? Nie będę się wypowiadać na ten temat. Czyli ostrożniej tutaj niż prezes. Nie wiem, czy ostrożnie, ale nie chcę się wypowiadać na tematy, które mogą nas podzielić, bo chciałabym mówić tylko o tych rzeczach, które mogą nas cały czas łączyć bardziej w wielką rodzinę. No właśnie, czy ty na żywo właśnie, jak tutaj gdzieś idziesz do sklepu, spacerujesz sobie z dzieckiem, zbierasz tylko pozytywne komentarze i takie fajne uwagi, czy zdarzają się jakieś szpile, które ktoś ci chce wbić? Muszę powiedzieć szczerze, że nigdy się nie spotkałam z jakimś niemiłym komentarzem. Może te osoby, które niemile komentują w głowie, nie robią tego tak na żywo. Natomiast spotkam się naprawdę codziennie z osobami, które mnie zaczepiają, zatrzymują na ulicy, dziewczynkami, które chodzą za mną po galerii handlowej w końcu. Ja już wiem, że idą za mną już od dłuższego czasu. W końcu decydują się na to, żeby powiedzieć mi miłe słowo. Więc wiem, że jest dużo tych osób, z którymi jesteśmy właśnie w tej takiej wspólnocie, w tej rodzinie, którą tworzymy. Natomiast mogę powiedzieć, że czasami zdarza się na przykład takie coś, że ktoś mi napisze wiadomość: Ida, jesteś super, bardzo cię lubię, tylko dlaczego TVP? I to mnie bardzo zaskakuje, bo skąd w takim razie ktoś mnie zna i lubi, jeśli nie ogląda na przykład TVP, bo się pytam, a co jest złego w TVP? Z reguły odpowiedź jest: nie oglądam. No to albo jak odpowiedź oglądasz, jest to wiadomości. Złego. Ja rozumiem to pytanie, bo tak? Też uważam, że jesteś super pozytywną osobą, która jest super transparentna i totalnie nie jesteś hipokrytką, ale jak oglądam wiadomości TVP, to czasem mi się po prostu skóra jeży, wiesz, z tego jak tam jest choćby jad sączony na osoby nieheteronormatywne, a ja należę do tych osób. I to jest dla mnie straszne. I wiesz, i rozumiem takie pytania, że Ida, ty jesteś taka fajna, dlaczego promujesz swoją piękną twarzą taką stację, która sączy taki jad? My zawsze jako Polacy byliśmy narodem niezwykle otwartym, jesteśmy niezwykle otwartym narodem. Jeśli posłuchasz naprawdę każdego słowa, to przysięgam ci, że nie znajdziesz żadnego słowa nienawiści. Ja nigdy nie byłam częścią... Słuchałem i oglądałem i płakałem czasami po wiadomościach TVP. Nigdy nie byłam częścią nienawiści, jakiejkolwiek nienawiści. Uważam, że to, co my robimy, jest częścią bardzo ważnej misji, czyli misji tworzenia demokratycznej Polski. To jest dualizm medialny, bez telewizji polskiej tego by nie było. I wiesz, że ja bardzo ciebie lubię, mam nadzieję. Tak jak lubię każdą Ja ciebie osobę. Też, ale mam ogromny problem z TVP. Myślę, jak wielu Polaków. Ale to musiałbyś mi powiedzieć. Czy ty uważasz, że wiadomości nie, są ja obiektywne? Z wielką przyjemnością spotkam się na taką akcję, gdzie puścisz mi konkretne rzeczy, przysięgam. O, bardzo chętnie. I będziemy je komentować. I porozmawiamy. Naprawdę z wielką przyjemnością. Uważam, że to też jest ważne, żeby rozmawiać o tych tematach. To są tematy najważniejsze. To, co teoretycznie może nas właśnie podzielić, to są tematy, na które musimy rozmawiać, a nie właśnie się separować i mówić: nie, ja z tym nie rozmawiam, bo ten ma inne poglądy, ten myśli.
Kto wie, jakie ja mam poglądy? Nikt się mnie nie pyta o poglądy. Dlatego też tutaj dzisiaj jestem i chcę rozmawiać. Bardzo dobrze, cię cieszę bardzo. I właśnie naprawdę jestem za to wdzięczna, bo uważam, że tak powinien wyglądać świat. Demokracja to jest nieidealny system, ale najbardziej idealny, nie ma lepszego. A demokracja polega na tym, że jest rząd i jest opozycja i my rozmawiamy, żeby znaleźć najlepszy konsensus. I myślę, że bez Telewizji Polskiej nie byłoby demokracji medialnej. I mówię to naprawdę z pełną świadomością osoby, która od lat śledzi to, co się dzieje w Polsce. Ale przecież wiadomości są niewiarygodnie stronnicze. Tam nie ma ani jednego dobrego słowa o opozycji. Ale to musisz mi powiedzieć konkretnie co. Z wielką przyjemnością. To obejrzymy, Ida. Naprawdę z wielką przyjemnością, zróbmy to, bo ja naprawdę oglądam wiadomości i oglądam też różne inne formy przekazywania wiadomości, inne programy. Więc mam takie wrażenie, że mam dosyć trzeźwy punkt widzenia.